Dzień dobry wszystkim. W ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie, to dla mnie duży zaszczyt. Tylko uruchomię to urządzenie. O. W ogóle jak się siedzi? Wygodnie? Chcę wam powiedzieć, że ten wykład będzie dość luźny i bardzo liczę potem na wasze pytania, żebyście jak najwięcej tej wiedzy ode mnie zaczerpnęli. Ja w ogóle też tak podchodzę do tego mojego biznesu internetowego, też tak dość na luzie, w takim pozytywnym aspekcie. Dużo też się kieruję taką improwizacją i intuicją i myślę, że też to właśnie warto zapamiętać. Mam taki ciekawy wykład, jak widzicie. Główne pytanie to jest, główny temat to jest, czy można zrobić, czy da się zrobić viral na 8 milionów wyświetleń za 100 zł. I zaraz wam pokażę taki viral, który zrobiłem, tylko może zacznę jeszcze w ogóle od siebie. Ja od lat pracuję w agencjach reklamowych jako reżyser, producent, także w takich agencjach, które zrzeszały youtuberów, aż w końcu takim sam się stałem. Bo naprawdę można stworzyć dużo rzeczy w sieci po prostu dzięki pasji. I tak naprawdę wcześniej właśnie, jak jeszcze pracowałem w tych agencjach, to byłem w takiej, w tej takiej branży filmowej, gdzie istniał taki mit, że żeby stworzyć coś dobrego, no to potrzebny jest ogromny budżet, tysiące kamer i tysiące ludzi w ekipie. Ale ja uważam, że nie. Właśnie w sumie to udowadniam, że można zrobić w sumie bardzo fajne rzeczy w pojedynkę, bo ja bardzo często robię te rzeczy samemu. Piszę scenariusz, nagrywam i montuję i to jest dla mnie wielka frajda i pomimo, że już jestem po 30, to nadal się czuję jak takie duże dziecko z dużą zabawką. I w ogóle myślę, że w ogóle takie podejście z pasją to jest w ogóle klucz do sukcesu. I nieważne, czy robimy filmiki na YouTubie, czy jesteśmy fryzjerem, czy wykładamy na uczelni, po prostu musimy kochać to, co się robi. Co jeszcze opowiem o sobie? A, w ogóle właśnie do tego też was nakłaniam, żeby być wielozadaniowymi. Ja się właśnie chwalę tym, że nagrywam, montuję, wymyślam i się tym bawię. Właśnie wcześniej, parę lat temu, jak pracowałem w tej branży, no to mówili, że nie, tak nie może być. Musi być taki stricte podział reżyser, operator, montażysta, więc mówię, że nie, że wielozadaniowość jest w cenie. W ogóle mam taki, tylko mało takich podpunktów, więc tak będę dość improwizował. O, wyszło. Dziękuję bardzo. No dobrze, moi drodzy, może w ogóle puszczę wam ten film, który... A, chyba już przygotowałem drugi slajd. Czekajcie. O, nie ma. Już nie ma 8 milionów, ale 10. W ciągu paru dni urósł do 10 milionów. I bardzo lubię ten spot, bo znaczy, ja się specjalizuję, można powiedzieć, w kampaniach społecznych. I tak się utarło w naszym kraju, że kampanie społeczne bywają nudne. Nie wiem, czy ktoś z was może kiedyś oglądał takie spoty ministerstwa odnośnie dopalaczy. I, no właśnie, to było strasznie takie dość żenujące i komiczne i to w ogóle kosztowało tam, jak gdzieś wyczytałem, grube pieniądze. A ja stworzyłem kilka takich kampanii, które były naprawdę wiralowe, z czego jestem mega dumny. W szczególności ten, który za chwilę puszczę, to jest taka kampania odnośnie, żeby nie skakać do wody na główkę. I ona już ma 10 milionów wyświetleń na Facebooku, 2 miliony na koncie na YouTubie i w ogóle się rozeszła po Polsce, w ogóle wiele osób mi ten film tam po prostu ściągnęło i wrzuciło na swój fanpage. Byłem w Faktach, w Śniadaniówkach, no fame. Puszczę wam ten film, pozwolicie. Puszczę go w ogóle z Facebooka, może tak będzie fajnie. I pokażę wam te statystyki, żeby nie było. O, chyba są tutaj. Nie wiem, czy widzicie. Zobaczcie, liczba odbiorców 10 milionów. O, i to, z czego jestem najbardziej dumny, to ten film ma 177 tysięcy udostępnień. No i właśnie to jest viral, bo viral się bierze z tego, że ludzie ten film udostępniają. No bo są moim zdaniem takie dwa rodzaje miłości do filmów w sieci, do kontentu. Jak coś się lubi i wtedy tylko się daje po prostu lajka, albo coś się tak pokocha, że aż się klika ten guziczek udostępni i ten film idzie dalej wiralowo, czy tak wirusowo i się rozpowszechnia po sieci. Puszczę wam ten film i potem wam opowiem takie ciekawostki, jak on powstawał. Było dość śmiesznie. Jakbyście popatrzyli na to z boku, to byście nie uwierzyli. Jakieś Facebooki. Puszczam go z Facebooka, żebyście zobaczyli. W ogóle klikniemy w udostępnienia, bo może nam wyskoczy taki real time marketing, że... O, zobaczcie, udostępnienia. Minutę temu, 9 minut temu, 11 minut temu, 27 minut temu. Ciągle to żyje.
Więc z tego jestem bardzo zachwycony. I jeszcze wam się pochwalę, że moje ostatnie filmy, które też wrzucam na kanał YouTube, są ciągle puszczane w szkołach. I to jest dla mnie taki najfajniejszy wyznacznik, jak aż czasem taka łezka mi wokół się kręci, jak pełno ludzi mi wysyła właśnie zdjęcia z klasy, że tam pani puściła twój filmik tam na psychologii, na polskim, na religii. I to jest super. Więc naprawdę internet jest teraz... W ogóle powiem wam, że moim zdaniem teraz nie ma lepszego czasu na promocję w sieci. Poważnie. Teraz są złote czasy, żeby tworzyć. W ogóle chyba każdy z was korzysta z internetu, prawda? Facebooki, Instagramy i tak dalej, więc no, naprawdę nie ma lepszych czasów, bo jeszcze możemy wyciągnąć wnioski z błędów innych z przeszłości, więc musicie działać, musicie działać. I nie chodzi tylko o YouTube, tylko w ogóle promocję waszego biznesu i wiele innych aspektów. Złote czasy content marketingu, puszczam ten film, więc on powstawał, przysięgam wam, w 40 minut, po prostu wstałem rano, mówię, nie, dobra, trzeba zrobić film na temat skoków i wziąłem tylko kamerkę GoPro, taką używaną, ona kosztowała 550 zł, malutka. Wziąłem kilka takich dzieciaków bardzo zdolnych. Wytłumaczyłem im tylko, na czym polega ten spot, żeby tak zrozumiały po prostu dojrzale, o czym jest problem. I, no i wam puszczę. Ja wam puszczę, co będę gadał. Dziewczyny, chodźcie, zobaczcie, jaka fajna woda. Daniel, chodźcie kąpać. Chodź, Daniel, skoczymy, chodź. Nie, ja nie skaczę. Dawaj, chodź, skoczymy, wrzucimy filmik. Daniel, nie skacz, to jest głupi pomysł. To się nie stanie. Chodź. Mam go ściągniętego, to może... Nie zmontowałem tak, to wina internetu, żeby nie było. Czekajcie, ale przygotowałem się na to, to mam taki ładny folder. O. W ogóle, czy ktoś może widział ten film? O, to bardzo dużo osób, super, bardzo się cieszę w takim razie, niesamowite. Dobra, to mam go, tutaj go mam, proszę bardzo. Już puszczam. Jak zauważycie, ten film ma trochę takich błędów, widać, że jest zrobiony tak trochę na szybko, ale jest autentyczny, to po pierwsze, i to jest jeden z wyznaczników w ogóle właśnie funkcjonowania w sieci, być autentycznym, tak jeszcze jak ten temat pociągnę. Dlatego youtuberzy w sieci są popularni, bo są autentyczni, a celebryci w telewizji są sztuczni. Każdy jest taki elegancki, z piękną fryzurką, mamy ich dość. A często nawet jakiś nudny youtuber w brzydkim t-shircie wydaje nam się fajniejszy i ma ten wpływ, no bo influencer to jest z angielskiego od wpływu. Jest bardziej autentyczny i ma większy wpływ na ludzi. Dobra, puszczam ten film, nie gadam. Dziewczyny, chodźcie, zobaczcie, jaka fajna woda. Daniel, chodźcie kąpać. Chodź, Daniel, skoczymy, chodź. Nie, ja nie skaczę. Dawaj, chodź, skoczymy, wrzucimy filmik na Facebooka, lajki się uzbierają. Daniel, nie skacz, to jest głupi pomysł. Nic się nie stanie. Pantofel, chodź, Boże. Chodź, pantofel. Przed Bogiem to też skoczysz. A to kiedy jesteś jego matką? Daniel, proszę, dawaj, Daniel. Dobra, nagrywam, ponad 700 osób rocznie. I potem ja tam mówię, tak, przepraszam, tak smutno się tak pewnie zrobiło, ale lubię pokazywać ten film, no bo jego wartość marketingowa jest ogromna. 10 milionów wyświetleń na Facebooku plus, no był w wszystkich mediach w Polsce, no, łącznie to zobaczyło naprawdę pół Polski, więc wartość tego jest ogromna. I ja wiem, że ten film jest idealny, ale powstał. I to też jest taka ostatnio domena też często młodych, że
no nie zrobię czegoś, no bo w pełni nie mam na to środków, tam budżetu, ludzi do ekipy. Nie, moim zdaniem, i powiem wam właśnie z tego teraz, no ostatnio mój kanał się zrobił bardzo popularny, jakoś to nagle tak wyskoczyło i właśnie dzięki temu, że próbowałem. I też właśnie was z tego zachęcam, żeby działać. Macie jakiś pomysł na biznes, nie właśnie w internecie, nie chodzi o kanał YouTube czy Facebooka, ale właśnie promocji tego w sieci. Musicie po prostu działać. To jest, wiem, że to jest proste i brzmi jak takie, jak zdjęcie Paulo Coelho i taki cytat, że trzeba działać, ale tak to jest, tak to działa. Dobra, lecimy dalej, co ja tu przygotowałem dla was. W ogóle jeszcze pokażę wam kilka innych filmików, które zrobiłem, bo ja bardzo rzadko występuję w moich filmach, wolę być reżyserem i operatorem i montażystą, ale myślę, że inne filmy też kojarzycie. To jest prawda, że właśnie czy w filmach, czy nawet właśnie no w biznesie, po prostu pomysł jest najważniejszy i tym bardziej teraz, w tym świecie, gdzie tak wiele rzeczy, gdzie tak się mówi, że wszystko już było, ale myślę, że nieprawda, że żyjemy w takim świecie, który jest nieograniczony i po prostu trzeba tworzyć i działać i nie dajcie się tym takim głosom ponieść, że czegoś nie było, nie mam dobrego sprzętu. Trzeba działać i najważniejsza jest idea i pomysł i takie samozaparcie. Czym w ogóle jest viral? No to już chyba wiecie, prawda? Wideo, które się rozpowszechnia po sieci wirusowo, bo viral to inaczej pochodzi od słowa właśnie wirus. I taką domeną viralu jest udostępnienie. Same lajki nic nie dadzą. Bardzo ważne jest udostępnienie. I w ogóle powiem wam, że ostatnio bardzo ważne są algorytmy. Nie wiem, czy ktoś was słyszał o algorytmach na YouTubie. To jest tajemniczy program, który właśnie sprawia, że dane wideo jest wiralowe albo nie. Wiele w ogóle YouTuberów ma na przykład milion subskrypcji, czy nawet więcej, kilka milionów, a często ich wideo są dość małe i to właśnie wszystko zależy od algorytmu. Ja w ogóle montuję moje wszystkie filmy w jeden taki fajny wzór, który wam zaraz opowiem. I wziąłem to od Hitchcocka, bo Alfred Hitchcock, ten znany reżyser, powiedział, że każdy film musi się zacząć od trzęsienia ziemi, a potem akcja musi stopniowo wzrastać. Taki fajny cytat i u mnie jest dość podobnie, że każdy film zaczyna się tak mocno od jakiegoś uderzenia. Bo to jest taka zasada 3 sekund i o tym też pamiętajcie, bo żyjemy w takim świecie, gdzie no jest pełno kontentu. Wchodzicie na Instagram, na Facebooka, no jest tego pełno. Pełno zdjęć, po prostu jak kogoś nie zaciekawisz przez pierwsze 3 sekundy, to ma tyle innych rzeczy do oglądania, że o tobie zapomina. Więc w ogóle właśnie odnośnie na zapoznawania kogoś, pisania jakiejś pracy, no początek musi być mega mocny, żeby przyciągnąć uwagę i potem, żeby brnąć w to dalej. Właśnie to, wzór montażu. 3 sekundy. Mocny początek, emocjonalna fabuła i kilka słów od serca. Ja bardzo często właśnie kończę mój film, to robię taką krótką formę vlogową i zawsze dbam, żeby to było takie najprostsze na świecie. Albo kamera po prostu z ręki, albo w ogóle telefon w domu, w ciapciach, albo gdzieś pod blokiem, na luzie, żeby też widzowie zobaczyli, że wow, to nie jest jakaś sztuczna reklama, tylko faktycznie za tym filmikiem, za tym monitorem jest jakiś prawdziwy człowiek. No i teraz wam tak też się pochwalę, że właśnie te wszystkie filmy mnie teraz doprowadziły do naprawdę bardzo fajnych współprac, o którym też z chęcią wam opowiem, nawet do Ministerstwa Sprawiedliwości, z którym teraz szykujemy naprawdę też fajny temat. I to też, czego jestem dumny, oprócz tego, że na przykład jestem teraz u was, albo że mnie puszczają w szkołach na zajęciach, to że ludzie mnie słuchają i coś kreuję. Ktoś mi mówi, że trzeba to zrobić tak, tak i tak, a ja mówię nie, zróbmy eksperyment, zróbmy to inaczej i ludzie mówią dobra. Więc też do tego was zachęcam, trzeba eksperymentować, kręcić, szukać jakichś innych rozwiązań, bo to jest taka chyba reguła, żeby coś osiągnąć, coś stworzyć od nowa, nowego. Kolejny slajd. A, co stoi za sukcesem biznesu w sieci? Spa. Tylko nie jest takie spa właśnie, że idziemy na basen, tylko to są takie 3 moje punkty. Skrupulatność, pasja i autentyczność. O tej autentyczności już tutaj powiedzieliśmy, że nie lubimy sztuczności. Myślę, że każdy z was jakoś ma dość takich wykreowanych, sztucznych celebrytów. Nie ma jak właśnie czasem po prostu właśnie zwykły człowiek, zwykły YouTuber w zwykłym t-shircie.
I o tym warto pamiętać, jak nawet tworzycie, nie wiem, fanpage waszego biznesu, żeby to było autentyczne. I nie ma kogo udawać właśnie w tej... Bo często dużo marek, dużo ludzi, no po prostu kogoś udaje. I też było tak wiele youtuberów w parę lat temu, którzy nagle zniknęli, bo wyszło, że kogoś udawali, nie byli sobą. Byli zanadto, nie wiem, ekstrawertyczni. Pewnie jak oglądacie wielu youtuberów, to każdy jak rozpoczyna film, to po prostu krzyczy, mówi hejka, co u was? Więc są aż za bardzo, jakby wypili, nie wiem, kilkanaście kaw. Bardzo ważna jest autentyczność w życiu, w ogóle w biznesie, żeby być sobą, bo w pewnym momencie w pracy wyjdzie, że mam jakąś maskę. Skrupulatność. Ja to zauważyłem i właśnie to też lubią algorytmy YouTube'a. Trzeba regularnie coś wrzucać, regularnie wrzucać content, bo algorytm tego nie lubi. Po prostu jak nie wrzucamy czegoś dłuższą chwilę, to tracimy nasze zasięgi i też jak zaczynacie jakiś swój biznes, jakiś fanpage, Instagram, rzucajcie dość często. To jest bardzo ważne, nie zapominajcie o tym. Najgorsze jest właśnie wrzucanie często, potem 3 tygodnie przerwy, potem znów nie. Lepiej sobie to fajnie zaplanować i często się wyświetlać użytkownikom i to wam przyniesie sukces. No i pasja. To właśnie dlatego ja się czuję jak takie duże dziecko z dużą zabawką, bo kocham to, co robię i cieszę się, że to robię. Powiem wam, że ja chciałem w ogóle filmować od małego, ale w ogóle moja rodzina mówiła, że po co ci w ogóle filmowanie, ty musisz tam iść tam, musisz być tam prawnikiem, ale i też o tym pamiętajcie, róbcie to, co czujecie. I ja pierwszy raz tak naprawdę sięgnąłem po takie bardziej profesjonalne filmowanie, kupiłem sobie aparat, miałem 25 lat. To w ogóle wiecie, teraz mamy nastolatków youtuberów, którzy już zarabiają. Więc jeżeli coś czujecie, to nie słuchajcie po prostu innych, tylko siebie i to się naprawdę sprawdzi. Wiem, że brzmi jak Paulo Coelho, ale to działa. Serio, naprawdę. Może poszukam jakiś film mój inny, bo tak trochę przynudzam, ale na pewno jakiś film widzieliście. O, pochwalę się wam jedną rzeczą. Odezwał się do mnie ostatnio Harvard. Harvard, czy mogą jeden z moich filmów wykorzystać u siebie na uczelni, bo robią jakąś dużą prezentację i dni polskości, bo jak wiecie, mamy teraz tam 100-lecie odzyskania niepodległości i to jest dla mnie też super turbo zaszczyt i też mam zaproszenie do Stanów. Puszczę wam ten film. Więc wiecie, mailuję sobie z Harvardem, więc to jest po prostu niesamowite. Puszczę wam kawałek. Zrobiłem taką turbo małą relację z Marszu Niepodległości. Puszczę wam kawałek, może ktoś widział. Gdzie to mam? O właśnie, widzieliście ten początek tego filmu? Dziewczyna wymiotuje duplikacji, ale ktoś tu chyba się zaśmiał, ale właśnie taki był efekt. Zobaczcie, wrzuciłem ten film 1 czerwca i on ma ponad 2 miliony wyświetleń. To jest bardzo dużo, tym bardziej patrząc na to, że film ma 10 minut ponad. Jak wiecie, to jest strasznie dużo czasu. W internecie jest bardzo dużo. Najczęściej ogląda się filmiki na 2 minuty, 3. Na Instagramie mamy tam mamy taki deadline, że tam filmiki mogą być chyba do 30 sekund. Istnieje jeszcze TikTok, wcześniej były Vine do 7 sekund. Więc ja jestem turbo dumny z siebie, że moje 10-minutówki tak się klikają. Ale właśnie zobaczcie, to jest ten wzór, o którym wam mówiłem. Początek musi być, no, musi zaciekawić. Po prostu puszczacie parę sekund. Proszę bardzo. Sukienka, spojrzenie, ktoś wymiotuje. No, ewidentnie coś tam się dzieje, trzeba to zobaczyć. Więc pamiętajcie, początek jest mega ważny, zasada 3 sekund. Musicie zaskoczyć, tak tego widza złapać na przynętę, żeby już nie chciał włączyć kogoś innego. I został właśnie na waszym filmie, zobaczył dalej ofertę waszego biznesu, waszą prezentację i tak dalej, i tak dalej. A, puszczę wam ten filmik z marszu. Kawałek. Nakręciłem go, kochani, w 40 minut. Przeszedłem się po prostu. Puszczę wam kawałek. Stara technika, zapamiętajcie, slow motion zawsze działa. Jak chcecie wzruszyć, to wystarczy slow motion. I to
To się w ogóle też bardzo rozeszło po sieci. Też mam pełno zagranicznych komentarzy. Więc jak chcecie zrobić coś bardziej w stylu kampanii, slow motion i wzruszająca muzyka. Dobra, nie zanudzam was. Pokażę wam jeszcze taki też film, od którego się też zaczęła moja jakby kariera w sieci. Taki eksperyment społeczny. Już wam pokażę. Dużo mam tych filmów, ale jestem z tego dumny. Myślę, że ktoś z was go widział. O, i jeszcze jedną kampanię wam pokażę, więc... Właśnie te kampanie dość przypadkowo wychodziły. Gdybym ja się spodziewał parę lat temu, że będę miał tyle wyświetleń i teraz... tyle propozycji, po prostu trzeba działać, słuchajcie, naprawdę. Trzeba działać i kreować i tego się nie bać. Kto kojarzy może eksperyment Chłopiec bez kurtki? Nie wiem, czy ktoś... To też było dość wiralowe. Film ma, zobaczcie, 6 milionów wyświetleń. Może nie będę was przynudzał i też wzruszał, ale z ciekawostek kręciliśmy ten film przez 2 dni, tak po 3 godziny każdego dnia. Oczywiście przerwy dla chłopczyka, żeby było mu ciepło i też było ciepło ubrane od wewnątrz. Filmowałem na takiej mega taniej lustrzance dosłownie, która teraz kosztuje 700 zł, więc pamiętajcie, że nie liczy się sprzęt, bo YouTube też bardzo kompresuje materiał. Możecie wrzucić super w ogóle nagrany materiał na drogiej kamerze, ale YouTube tak go skompresuje, że będzie wyglądał troszeczkę jak pikseloza czasem, dlatego, bo serwery YouTube'a nie wytrzymują pomału, po prostu muszą go kompresować, żeby to wszystko się pomieściło. Podobno na sekundę jest wrzucane jakieś 100 godzin materiału, gdzieś czytałem. Ciągle ktoś coś wrzuca, więc też wam polecam wrzucać i działać, ale nie fiksujcie się na sprzęt, naprawdę. Po prostu trzeba tylko tworzyć i bardzo wiele też kampanii w sieci powstało właśnie, bo były nagrane na tanim sprzęcie, wręcz nawet czasem lepiej nakręcić coś na gorszym sprzęcie, na przykład na telefonie, bo wyjdziecie, ten film wyjdzie bardziej autentyczny. Więc to jest moja fajna kampania, którą zrobiłem. Też kosztowała, nie wiem, poszliśmy na pizzę z mamą tego chłopca i z chłopcem. Pokażę wam jeszcze... O, też zrobiłem taką kampanię odnośnie tego, żeby nie wyrzucać zwierząt, żeby nie kupować zwierząt pod choinkę jako prezenty. O, w ogóle ciekawostka. Dostawałem pełno gruźb, jak wypuściłem ten film. Dorwę cię, jak cię zobaczę na mieście, to zobaczysz, jak mogłeś to zrobić. Ludzie naprawdę myśleli, że zostawiłem psa w lesie, ale czy puszczę wam ten film, za co mu powiem. A w ogóle odnośnie tego filmiku ze skokiem na wodę, nie wiem, czy mówiłem, że używałem sznurówki. Słuchajcie, po prostu filmowałem, no i musiałem wrzucić tą kamerkę GoPro do wody. I nie wziąłem żadnej taśmy, sznurka i po prostu wzięliśmy sznurówkę. Zawiązałem to GoPro po prostu na sznurówki i tak rzuciłem. Jakbyście patrzyli na to z boku, to byście po prostu padli ze śmiechu. Ale działa. I pamiętajcie, że żyjemy w świecie liczb, gdzie liczą się zasięgi, wyniki sprzedażowe i nie patrzmy na to, jak działamy, jakimi środkami, tylko jakie będą wyniki. Złota zasada. Zobaczcie ten film. Ojeju, dziękuję, mamo, jaki słodziak. Cześć. Jedziemy, a nie możemy zabrać psa ze sobą. Nie możecie się zająć. Wiedziałam.
kto dzisiaj karmił psa? Bruno! Bruno! Mamo! Co roku setki zwierząt kup... 2 miliony wyświetleń, tyle samo też na Facebooku, więc wyszła taka naprawdę kampania. Koszty też naprawdę były, no, wziąłem tam, zagrali moi znajomi, wziąłem ich na obiad. I tu psa nie zostawiliśmy w lesie, tylko po prostu chodziłem z kamerką GoPro na czworaka i podłożyłem dźwięki. W ogóle też dużo osób się pyta, jakie muzyki używasz, skąd bierzesz te dźwięki. Przysięgam wam, bardzo często biorę po prostu z YouTube'a. To wam teraz pokażę, jak nadpiszecie sobie na przykład dog sound effect i macie te filmy, po prostu ściągacie. Jest tyle darmowego kontentu, po prostu jest teraz tyle narzędzi do tworzenia. Też wiele osób się pyta, że no dobrze, to potrzebuje właśnie dog barking i tak dalej. Tego jest pełno, po prostu ściągacie i macie. I dużo osób właśnie się boi tworzyć, no bo mówi, ale to potrzebuje drogiej kamery. Nieprawda, wystarczy telefon. Wiele osób myśli, że potrzeba super turbo sprzętu do montażu. Nie, wystarczy nawet zwykły laptop. Jest wiele darmowych programów do montażu. Po prostu trzeba chcieć. Dobra, co wam tu jeszcze powiem? W ogóle opowiem wam o takich właśnie moich trochę takich idolach. Jedną z nich jest Basia Sołtysińska i ona stworzyła LiveTube'a. Nie wiem, czy ktoś słyszał o LiveTube'ie. LiveTube to jest taka... ktoś tam słyszał. LiveTube to jest taka największa już chyba w Europie Środkowo-Wschodniej taka agencja zrzeszająca YouTuberów. Która... I właśnie zacząłem tam pracować parę lat temu jako właśnie reżyser i to było takie małe biuro na parę osób, jakieś tam tanie biurka z Ikei. No i właśnie Basia, szefowa, powiedziała, że no będzie sprzedawała teraz YouTuberów jako taki środek właśnie promocji w sieci. I słuchajcie, w ciągu 3 lat takiego biznesiku na parę osób Basia sprzedała LiveTube'a za kilka milionów złotych, a teraz LiveTube jest warty kilkanaście. I też z wielu osób się z niej śmiało, że jak to możliwe. I da się, więc i przysięgam wam, jest jeszcze tyle rzeczy do odkrycia w internecie. Nie trzeba być YouTuberem. Po prostu tyle właśnie narzędzi, aplikacji. Tu kolega wcześniej mówił właśnie, że IT, że tam po prostu tych ludzi, po prostu informatyków jest pełno. Ale nie trzeba być filmowcem, informatykiem. Tak naprawdę każdy zawód ma szansę promocji w sieci darmowej. Michał Sadowski, to jest taki, on jest z Wrocławia, prawda? No to chyba Brand 24, to też globalna marka, która monitoruje internet i też powstało tak naprawdę z niczego i teraz mają oddziały wszędzie. A Basia Sołtysińska jeszcze w ogóle otworzyła Indahash, czyli skupia content wokół zdjęć na Instagramie. Michał Szafrański zarobił miliony, pisząc tylko książkę, jak oszczędzić pieniądze. Tomasz Siekielski ostatnio, gruba akcja, prawda, z tym filmem o pedofilii, zarobił 500 000 czy milion, teraz znów zrobił zbiórkę. Więc musicie naprawdę patrzeć na internet nie tylko przez pryzmat YouTube'a, bo akurat ja mówię dużo o filmach, bo jestem YouTuberem takim filmowym, ale jako miejsce, gdzie możecie się wypromować tanio i szybko. Trzeba do tego właśnie autentyczności, pasji. I też na pewno zadacie pytanie, no dobra, ale jak się wybić, jak mam, nie wiem, zero lajków? Jest kilka sposobów. Warto też wrzucać po prostu swój content na różne grupy, wrzucać na swoją tablicę, prosić znajomych o udostępnienie, ale też czasem po prostu ma się to szczęście, że twój film akurat pójdzie wiralowo. I przysięgam wam, mój ten pierwszy film z chłopcem bez kurtki, miałem, nie wiem, 100 subskrypcji od znajomych i nagle wystrzelił na 6 milionów. I jeszcze wam pokażę takie moje pierwsze zdjęcie, od którego też tak się zaczęło wszystko. Może ktoś je widział kiedyś. Więc nie bójcie się takiego właśnie czegoś, że nie mam sprzętu i w ogóle nie mam social media, po co mam to robić? Nic bardziej mylnego. Czekajcie, pokażę wam takie zdjęcie, od którego się taka zaczęła moja przygoda social media. To nie tamto.
To nie, to jakiś chyba znajomy. Słuchajcie, jechałem sobie właśnie do pracy, do tego LiveTube'a kiedyś tramwajem i taka wzruszająca scena mnie spotkała, że pani pytała się pana, skąd ma odblask na plecaku, że ona też by chciała taki odblask, no bo boi się wychodzić po zmroku z psem, że nie widzą auta i ten pan i ten odblask od siebie dał po prostu. I tak zrobiłem fotkę i dałem po prostu opis. Oj, to mi się nie wyświetla, ale to się wyświetla. Gdzie są te lajki? Tutaj. Nie wiem, czy widzicie tutaj. 174 tysięcy lajków. To tyle myślę, że nawet nie ma, nie wiem, no Beyoncé tyle jak wrzuci, to nie ma tyle lajków. I po prostu to jest autentyczność. Ja tu dałem taki króciutki post. Nie wiem, czy go... Nie wiem, dlaczego mi się nie otwiera. O, nie ma. Ale nieważne. Mój fanpage miał, nie wiem, 20 lajków od znajomych. Wrzuciłem to zdjęcie i się rozrosło momentalnie. Byłem w szoku, jak tam odpaliłem go po weekendzie, a tam 15 tysięcy lajków. Skąd są ci ludzie? Niesamowite. Więc autentyczność przede wszystkim i też właśnie chcę ten post wam odczytać, że też jakoś tak napisałem ten post, że początek był taki, że aż się chciało przeczytać do końca. Że ten użytkownik... Na dole, o, bardziej znacie mój fanpage ode mnie. O, jest. No i to klikam i dlaczegoś nie wysiedla. No nieważne, ale tam to było dość krótkie, ale ten początek był mocny. Zasada 3 sekund, tylko że w piśmie. Zainteresowałem tych widzów. No dobra, teraz nawet nie wiem ile mam. Aż się już nie liczę. A nieważne. Chociaż no żyjemy w świecie liczb jednak. Trochę to się liczy. O, może wam pokażę tą. O, to jest w ogóle bardzo fajna akcja społeczna. No tu się, powiem wam, wzruszyłem. Jest taki niewidomy chłopiec, Igor. Jemu się marzyło, żeby zagrać koncert. On dość dużo się promował w sieci, wrzucał filmików, no i wiem, że miał marzenie zrobić taki, mieć taki naprawdę koncert z prawdziwego zdarzenia. I tak się nagle znalazła marka Mastercard. I słuchajcie, zadzwoniłem do Łazienek Królewskich, no mega piękne wnętrza, bez problemu się zgodzili. I też mi to otworzyło oczy, że wcześniej nie wiedziałem, jak czasem łatwo coś załatwić. Wystarczy zadzwonić do kogoś, opowiedzieć. I zawsze myślałem, że właśnie skąd ci ludzie mają te wnętrza, te kamery i te lokacje. Jest wiele fajnych ludzi na świecie, oczywiście też jest wiele toksycznych. Ale jest też wiele dobrych, którzy chcą pomagać. W ogóle czuję, że wy jesteście fajni, czuję się tutaj dobrze z wami, więc, więc wystarczy dzwonić, prosić kogoś i każdy zaczynał coś tak naprawdę od niczego. Tylko trzeba chcieć. Jak macie tą pasję w sobie, to ludzie to czują i pomagają. Czekajcie, zmienię chyba przeglądarkę. O. Czekajcie, puszczę wam kawałek tego koncertu. Też bardzo dużo wyświetleń, ale powiem wam, byłem w szoku, jak dałem dobę wcześniej post na moim fanpage'u, że słuchajcie, jest taka akcja, będzie jutro taki niewidomy chłopczyk, czy możecie przyjść, po prostu go posłuchać. No tłumy były po prostu. Sala była na 80 osób, a przyszły tłumy. To jest niewiarygodne. O, zobaczcie. Tutaj przyszedł tłum ludzi, kilkaset osób czeka w kolejce. No jest tam, dobra, chodźmy tam. Chcemy ci zrobić dzisiaj taką małą niespodziankę. Kiedy? Za chwilę. Co ty na to? A ty widziałeś o tym wszystkim? Ślicznie zagrałeś. I powiem ci, że w moich oczach pojawiły się wielkie łzy. Bardzo fajna akcja. Tłum ludzi. Wiele osób nie weszło. Jeszcze w to nie wierzę, że to się stało. I wiele osób nie weszło, w ogóle wtedy padał deszcz, ci ludzie stali, ja wychodziłem i mówiłem, przepraszam państwa, nie możecie wejść, tam jest tylko 80 osób, tam że Igor zagra koncert, jeden utwór i wejdą nowi ludzie, a taka pani mi powiedziała, że ona się już wzruszyła widokiem tej kolejki, więc naprawdę można robić też w internecie dużo dobrego i to też jest fajne, mnie to bardzo motywuje, że właśnie jest taki feedback od ludzi i że te filmy no coś dają. Ma to sens, tak, ma to sens, więc to jest super. Dobra. Rzucę okiem na moje notatki. Co ja tu mam?
A, początki studia, praktyka i teoria. Chyba troszeczkę o tym wam wspomniałem, że zacząłem dość późno, bo nie słuchałem w sumie siebie, tylko innych. I tak naprawdę wszystkiego teraz się nauczyłem z praktyki, z doświadczenia. I dużo też działam, nie marnuję czasu, więc też pamiętajcie, że musicie stawiać na konkrety, na praktykę, nie marnujcie czasu. Wiem, że znowu brzmi jak Paulo Coelho, ale po prostu trzeba działać. I myślę, że WSB jest tym miejscem. Trzeba cisnąć. Mówię wam.